Przejdziemy do kolejnego punktu króciutkiego udzielenia z budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle na rok 2012 pomocy finansowej powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu. Jest to, jak wszyscy z dokumentów zorientowali się, wsparcie finansowe powiatu za utrzymywanie i prowadzenie tego punktu, co od lat to prowadzimy, tylko kwota rośnie z 18 tysięcy na 30 tysięcy. No wszystko tak, no. Nie, jest zestawienie tutaj. Nie, ja pamiętam, że to było, tak, to było mniej. No, nie. Ja mam pytanie do pana prezydenta, czy ten swego rodzaju jakiś parytet wydatków powiatu i miasta jest utrzymywany? Czyli, że tyle powiat, co i miasto? No bo tak być powinno, tak to było na początku. Zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte jeszcze w 2003 roku, powiat zawsze wylicza nam, jaka jest liczba studentów planowana. To jest do to się dzieje mniej więcej na przełomie sierpnia, końcówki sierpnia, początku września, gdy wiemy, jak już będziemy do budżetu się starali o środki. Występują wtedy ośrodki do nas. Oczywiście na ten rok budżetowy zwracali się o znacznie większe środki, bo na 50 tysięcy. Ale już na poziomie planowania i projektowania budżetu zmniejszyliśmy tą kwotę do 30 840. Takie mam zaplanowane środki i tyle mam na koncie Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania przeznaczone na ten konkretny cel dedykowane są. To nie jest zależne od liczby studentów, chociaż muszę powiedzieć, że w tej chwili studiuje prawie 60 osób na tych studiach, a zaczynało bodajże 30 kilkoro, także troszkę to wzrasta. Gwałtownego przyrostu zainteresowaniem tymi studiami nie obserwujemy, jednakże sam fakt, że one są, wpływa korzystnie na rozwój naszej wyższej edukacji. To jest bezsporne. Powiat utrzymuje ten parytet podziału zgodny z tym porozumieniem, więc my na to też zwracamy uwagę, a to, że troszeczkę obniżamy zawsze potrzeby powiatu, no to względem naszych możliwości finansowych. Nie obrażają się nigdy na nas za to. Nie, prośba byłaby taka, aby do czasu sesji dowiedzieć się, czy powiat, jakie koszty powiatu są. No, po prostu, żebyśmy wiedzieli, jaka jest proporcja. Proszę bardzo. Ta kwota jest związana z utrzymaniem pani, która sprząta, czy tam pana, nie wiem, chyba pani tam sprząta. I to jest wynagrodzenie. Ta kwota jest konsekwencją wynagrodzenia wraz z pochodnymi. I taka była na początku, w tym 2003 roku, intencja tego wszystkiego. Myśmy się zobowiązali jako gmina do tego, że będziemy utrzymywać pracownika, który będzie sprzątał w tym obiekcie. A jaka kwota jest przeznaczona przez powiat, tego nie wiem. I ja myślę, że to naprawdę jest warte dla nas do... Chociaż no, z drugiej strony nie mamy na to żadnego wpływu. No nie mamy, bo generalnie rzecz biorąc, warto wiedzieć, dlatego że... Ja pamiętam, kiedy szkoła powstawała, pani kierownik tu mówi o 60 obecnie, a wtedy studiowało 30, nie, było znacznie więcej. Ja pamiętam, że wtedy indeksów rozdano w trakcie tej sesji inauguracyjnej około 100. Taki był początek. To bardziej idzie w kierunku niestety zmniejszania niż zwiększania, ale danymi liczbowymi nie jestem w stanie się dzisiaj posłużyć, bo nie posiadam. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Urbańczyk, proszę. Ja myślę, że powiat nie ma konkretnej kwoty wyliczone, ponieważ to jest jednostka powiatowa i powiat się zajmuje utrzymaniem całej jednostki, także... Nie. Tyle, ile daje po prostu na utrzymanie tej jednostki całej. No, ogrzewanie, takie inne obliczy to, ile, no, mniej więcej mogą powiedzieć, ile ich to kosztuje. No przynajmniej... Że to jest szkoła, która działa w sobotę i w niedzielę, tak? W związku z tym utrzymanie obiektów w sobotę i w niedzielę bez sprzątania, bo ponieważ my za to płacimy, znaczy gmina za to płaci, no to nie są koszty duże, no nie oszukujmy się, to jest kwestia tylko ogrzewania budynku, który i tak trzeba ogrzewać, bo przecież w sobotę i w niedzielę, jak jest zima, to i tak trzeba, no może większy ale żebyśmy tylko to wiedzieli. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu?
zechce, dziękuję jednogłośnie.